kolejne inwestycje w suwalskich szkołach. Miasto właśnie rozstrzygnęło przetargi na rozbudowę zespołu szkół numer 6 i budowę boiska przy zespole szkół technicznych. W sumie obie inwestycje będą kosztowały ponad 10 milionów złotych. Umowa z wykonawcą rozbudowy zespołu szkół numer 6 zostanie podpisana jeszcze w maju. Inwestycja wyniesie około 8,5 miliona złotych. Przy ulicy Sikorskiego powstanie obiekt warsztatowy do praktycznej nauki zawodu, w którym uczyć się będą przyszli mechanicy oraz stolarze. Prace zakończą się do 30 czerwca 2020 roku. Rozbudowa szkoły jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Miasto Suwałki pozyskało na ten cel ponad 6 milionów złotych. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do prowadzenia edukacji przyszłych specjalistów, fachowców w tych branżach, w tych zawodach, stąd ta inwestycja. Natomiast na budowę boiska przy Zespole Szkół Technicznych Urząd Miejski w Suwałkach rozstrzygnął już drugi przetarg. Firma, która wygrała pierwszy, nie realizowała inwestycji zgodnie z harmonogramem, dlatego urząd rozwiązał umowę, rozpisał przetarg na nowo i wybrał kolejnego wykonawcę. Jest to firma Panorama z Piaseczna, znana firma, która realizuje dużo obiektów na terenie Polski, obiektów sportowych. Tutaj podpisałem w ostatnich dniach już z Panorama umowę. Inwestycja za około 3 700 000 zł ma się zakończyć 31 sierpnia tego roku. Milion złotych dofinansowania na budowę boiska przeznaczyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obiekt, który powstanie przy ZST, będzie bliźniaczo podobny do tego przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach. Ogólnopolski otwarty konkurs na mural artystyczny Suwałki dla Niepodległej ogłosił prezydent Suwałk. Ratusz czeka na projekty wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie wykonane na ścianie budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 19 w Suwałkach. Mural o tematyce niepodległościowej, patriotycznej, nawiązującej do historii, do kultury Suwałk. Zobaczymy, jakie będą propozycje. Projekty należy składać do 24 maja do godziny 15:30 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Najlepszy projekt wybierze komisja konkursowa. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody pieniężne. Pierwsze miejsce 4000 zł, najlepsza praca, druga 2, trzecia 1000 zł. Zachęcam artystów, plastyków, grafików do zainteresowania się tym konkursem i do złożenia swojej propozycji, tak jak mówiłem, nawiązującej do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Odsłonięcie muralu na kamienicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki 19 odbędzie się 24 sierpnia, dokładnie w setną rocznicę wyzwolenia Suwałk. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, wizytował budowę hali Suwałki Arena. Prezydentowi towarzyszyli Krzysztof Jurgiel, poseł na Sejm RP i suwalscy dziennikarze. To właśnie m.in. dzięki wsparciu parlamentarzysty miasto otrzymało na budowę Suwałki Arena 10 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Hala za 37 milionów złotych powstaje przy stadionie miejskim przy ulicy Zarzecze w Suwałkach. Przewidywany termin zakończenia prac to 19 sierpnia tego roku. Z terminem nie wiadomo jak będzie, już przyzwyczailiśmy się do tego, że terminy najczęściej nie są dotrzymywane przez wykonawców. Ja tu dodatkowo mobilizuję firmę, która prowadzi te prace i podwykonawców, żeby obiekt był przygotowany do tego, żebyśmy mogli zagrać w Plusligę. Za sprawą awansu Ślepska Suwałki do Plusligi od października do suwalskiej hali będą przyjeżdżały najlepsze polskie zespoły siatkarskie. Przenosimy się do nowego obiektu, pięknego obiektu i tam będą prowadzone mecze z czołowymi drużynami Plusligi. Ta nasza Plusliga jest jedną z najlepszych lig w Europie i na świecie. Nasi siatkarze są mistrzami świata. Prace przy budowie Suwałki Arena postępują. Wykonawca wylał posadzki w dużej i małej hali. W najbliższym czasie na budowę dotrze dostawa pakietów szklanych fasad i rozpocznie się ich montaż. Lada dzień zaczną się też prace na zewnątrz obiektu.